dzisiejszym magazynie Spektrum zwracamy szczególną uwagę na malutką rzecz. Kraków czeka na metro. Czy Wrocław może mieć metro? A kiedy łodzianie pojadą pierwszym metrem? Możliwe jest wybudowanie metra na Górnym Śląsku. Obecność metra często utożsamiana jest z wydajnym transportem publicznym, którego polskie miasta potrzebują desperacko. Jednak w Polsce mamy na razie tylko dwie linie metra. Oby w Warszawie. A co z Krakowem, Łodzią, Trójmiastem czy Poznaniem? I czy na pewno ich nie mają? Nie pojadą pierwszym metrem. Krakowskiego metra. Może mieć metro. Nie mówi metro. Podziemna kolejka. Niepotrzebny. Pierwszy system kolei podziemnych powstał w Londynie w 1863 roku. Przez pewien czas metro nie zawitało jednak do innych europejskich miast. Zmieniła to dopiero innowacja, jaką były pociągi elektryczne. Przez kolejne lata największe miasta Starego Kontynentu budowały setki kilometrów tuneli. Budapeszt, Glasgow, Paryż. Każdy chciał mieć swoje metro. Nie inaczej było w Polsce. Niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęto pierwsze prace nad możliwością budowy metra w Łodzi i Warszawie. W Warszawie już pod koniec lat 20. gotowe były wstępne projekty dla obu miast. Jednak kryzys gospodarczy lat 30. zahamował ich rozwój. Kolejne podejście do budowy metra warszawskiego miało charakter czysto polityczny. Stolicą kierował wówczas Stefan Starzyński, który swoją posadę uzyskał w sposób niedemokratyczny. Był komisarycznym prezydentem miasta, czyli mianowanym przez rząd. W 1938 roku miało się to zmienić. Zaplanowano wybory do Rady Miasta. Starzyński liczył wówczas na poparcie mieszkańców Warszawy, co próbował osiągnąć m.in. obietnicami o zbudowaniu metra. Przygotowano nowoczesną wystawę Warszawa wczoraj, dziś i jutro, przedstawiającą makiety i projekty Warszawy przyszłości. Metropolitan, jak wówczas nazywano metro, miał przybliżyć Warszawę do innych europejskich stolic, być symbolem nowoczesności i potęgi polskiej stolicy. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Pomimo zawirowań politycznych w okresie powojennym, zafascynowani koncepcją metra inżynierowie nie ustali w swoich dążeniach do stworzenia w Warszawie szybkiej kolei podziemnej. Do najważniejszych zadań pierwszego okresu odbudowy stolicy należy usprawnienie komunikacji miejskiej. Okres odbudowy stolicy był idealnym momentem na budowę nowej infrastruktury komunikacyjnej. Większość zabudowy warszawskiej była zniszczona, co pozwoliłoby na wytyczenie tras w miejscach, które przed wojną były poza zasięgiem planistów. W nowo powstałym biurze odbudowy stolicy pracował wówczas ten pan, Mieczysław Krajewski, który już przed wojną pomagał w opracowywaniu koncepcji metra w Warszawie. Kierował on pracownią komunikacyjną, która zaczęła forsować koncepcję budowy metra w formie szybkiej kolei miejskiej. Przez 3 lata zespół pracował i badał możliwości realizacji swojego projektu, a w latach 1945-46 opracował pierwszy szkic koncepcyjnej linii. 2 lata później wykonano próbne wiercenia, które miały zbadać warunki geologiczne pod budowę tunelu. SKM miał liczyć około 64 km, jednak jedynie 26 km trasy miało znajdować się w płytkim tunelu, co bardzo nie spodobało się wojskowym. Tu pojawił się problem. Krajewski nie konsultował swojego pomysłu z wojskiem, co, mówiąc łagodnie, nie przypadło do gustu generałowi Jerzemu Bordziłowskiemu, który po przeczytaniu w prasie o SKM napisał pełen oburzenia list do ministra obrony narodowej. Ponadto prasa podaje, że trasa projektowanego metro na tym odcinku ma przebiegać częściowo tunelem, częściowo wykopem nieprzykrytym. Jestem zdania, że tego rodzaju rozwiązanie sprawy byłoby błędne. Generał był zdania, że metro warszawskie powinno nie tylko przebiegać w 100% w tunelu, ale równocześnie znajdować się około 30 do 50 metrów pod poziomem gruntu. Dla porównania, istniejące współcześnie linie metra w Warszawie schodzą najniżej do poziomu 23 metrów pod ziemią. Brodziłowski argumentował, że metro powinno pełnić funkcję propagandową. Tylko budownictwo socjalistyczne wznosi takie podziemne palace. Stacja Taganskaja. W marmurowym holu wielka płaskorzeźba. Zwycięski naród wita Stalina. Metro moskiewskie jest dziełem wielkiej sztuki wyrażającej socjalistyczną troskę o człowieka. Ale przede wszystkim militarną. W wielu miastach w czasie wojny stacje i tunele metra służyły ludności cywilnej jako schrony, podczas gdy w Warszawie ludzie chowali się w kanalizacji. W stolicy brakowało też bezpiecznej przeprawy przez Wisłę. Mosty łatwo zbombardować, a w razie potrzeby ruch można by było wprowadzić w tunel. Oburzenie Brodziłowskiego nie było więc aż tak absurdalne. Jak później się jednak okazało, wymagania MON-u były zbyt wysokie dla niewykwalifikowanej kadry budowniczych. I to co najważniejsze, choć nikt o tym jeszcze nie wiedział, absolutnie bezsensowny w obliczu ery bomb atomowych.
Budowa oczywiście nie mogła rozpocząć się bez pomocy towarzyszy ze wschodu. W marcu 1950 roku radzieccy rzeczoznawcy otrzymali przetłumaczony na język rosyjski projekt SKM, który absolutnie storpedowali, że tworzy zbyt gęstą sieć komunikacyjną w dzielnicach, przez które miał przebiegać oraz, choć nie można było o tym powiedzieć, nie spełniał roli militarnej. W Moskwie de facto przygotowano nowy projekt. Przygotowania do budowy, w tym wiercenia geologiczne, miały zająć tylko 10 miesięcy, a przygotowanie infrastruktury do drożenia tuneli zaledwie 14. Radziecki dokument dotarł do Warszawy we wrześniu 1950 roku, a już 15 grudnia prezydium rządu powzięło historyczną dla Warszawy decyzję natychmiast przystąpić do budowy warszawskiego metra. Uchwała była gotowa już w październiku, co oznacza, że specjaliści mieli zaledwie 30 dni na przygotowanie absolutnie nowej koncepcji. Inwestycja została włączona do planu 6-letniego, co jest o tyle istotne, że miała przez to twardy deadline, rok 1956. 6-wagonowe pociągi elektryczne, przebiegające częściej niż co 2 minuty, będą u nas za 6 lat przewozić 500 000 pasażerów na dobę. Budowa metra zapewni socjalistycznej Warszawie wspaniałe możliwości rozwoju. Jak można się spodziewać, patrząc na powagę, z jaką rządzący podchodzili do kwestii technologicznych, ale również finansowych, budowa była, mówiąc łagodnie, jednym wielkim chaosem. Nie dziwi więc, że po 3 latach budowy prace stanęły. Brakowało sprzętu, technologii, czasu, doświadczenia, ludzi, poparcia, woli politycznej, czyli wszystkiego, co potrzebne przy budowie metra. Patrzcie, dzieci, tak rodzi się warszawskie metro. Nie wspominając o finansach, w 1951 koszt budowy szacowano na 2 600 000 000 zł, a 5 lat później szacunki wynosiły już 2 razy tyle. Na papierze pierwsze polskie metro otworzone zostało 7 kwietnia 1995. Kiedy oddano do użytku warszawską pierwszą linię metra, zleconą jeszcze przez Wojciecha Jaruzelskiego w latach 80. Jednak de facto wagony metra jeździły przez polskie miasta lata wcześniej. Zaraz po II wojnie światowej Niemcy przekazali Polsce w ramach reparacji wojennych część wagonów berlińskiego metra, które w ramach wspomnianego już wcześniej planu 6-letniego zaczęły jeździć na trasie Gdańsk-Gdynia, tworząc trójmiejskie SKM, które do dzisiaj de facto pełni funkcję metra dla Trójmiasta i aglomeracji. Jest niemalże bliźniaczo podobne do metra w Tyne-Wear w Wielkiej Brytanii. Jedną różnicą jest to, że kilka stacji w Tyne-Wear znajduje się pod ziemią, a reszta jest jednak bardzo podobna. Obie sieci co roku obsługują podobną liczbę pasażerów, podobnej wielkości aglomeracji oraz obie technicznie są lekką koleją miejską. Jeszcze bliżej metra z prawdziwego zdarzenia jest poznański szybki tramwaj, uruchomiony w 1997 roku. Pestka, jak mówią na niego poznaniacy, została zaprojektowana jako premetro, czyli system publicznego transportu zbiorowego, najczęściej stanowiący formę przejściową pomiędzy tramwajem a metrem. Tramwaje na trasie PST jeżdżą bezkolizyjnie, tory nie przecinają w żadnym miejscu innych dróg czy torowisk, a umożliwia to przebieg torowiska w przekopach i po estakadach. Obecnie Pestka odpowiada za prawie 1/3 wszystkich przejazdów poznańskimi tramwajami, a dziennie korzysta z niej około 80 tysięcy pasażerów. Jest to prawie 2 razy więcej niż w działającym 7 lat dłużej metrze w Genui we Włoszech. Czy poznaniacy polubili szybki tramwaj? Ja myślę, że tak, że poznaniacy polubili tam swoją nową pestkę. Ja myślę, że o tym świadczy najlepiej fakt, że widzieliśmy i takich, którzy wsiadali do tramwaju na Pętli na osiedlu Sobieskiego. Później jechali trasą pestki i wracali jeszcze raz, fundując sobie kolejną przejażdżkę. Szybkich tramwajów w Polsce jest więcej. Kraków i Szczecin uruchomiły pierwsze linie szybkiego tramwaju kolejno w 2008 i 2015 roku. W Krakowie budowę metra planowano już w latach 70. Powstaje także zaczątek krakowskiego metra. Wydrążono nawet fragment tunelu, który aktualnie służy jako część krakowskiego szybkiego tramwaju. Obecnie trasa KST ma 14 km, w tym 1,5 km w tunelu oraz 2 stacje podziemne. Natomiast w 2021 władze miasta ogłosiły budowę premetra, które ma na długości prawie 7 km znaleźć się pod ziemią. Według przeliczeń budowa metra kosztowałaby Kraków 12 miliardów złotych, natomiast premetro około 6 miliardów złotych ma kosztować, więc to jest budżet całoroczny Krakowa. Chyba by się zdecydujemy na to, że nie będziemy nic robić przez rok i wybudujemy przez ten czas premetr. To jest zupełnie wystarczające jak na potrzeby tego miasta. Łódź z kolei inwestuje w kolejowy tunel średnicowy, który w przekazach medialnych opisywany jest jako łódzkie metro. Właściwie nie jest to dalekie od prawdy. Tunel oraz przystanki podziemne budowane są tymi samymi technologiami co druga linia metra w Warszawie. Będzie ono natomiast połączone z już istniejącą infrastrukturą kolejową obsługiwaną przez łódzką kolej aglomeracyjną, dzięki czemu nie będzie konieczny zakup taboru, budowa zajezdni, całej infrastruktury technicznej. Dodatkowo w przyszłości tunel średnicowy pod centrum Łodzi ma być rozbudowany, by służyć również kolejom dużych prędkości i połączyć Warszawę z Wrocławiem. Gdyby w Warszawie nie starały się dwie koncepcje, Krajewskiego i generała Burdziłowskiego, to bardzo możliwe, że mieszkańcy Warszawy wsiedliby do metra już pod koniec lat 50. Pomysł wojskowych, choć miał faktycznie solidne podstawy, okazał się zabójczy dla projektu metra. I okazało się, że ani mieszkańcy, ani żołnierze nie mieli z tego nic. Mimo tego, że bezpieczeństwo cywili jest bardzo ważne, to dobry transport publiczny w czasie pokoju zdaje się, że jest równie ważny. A burzliwa historia metra w naszym kraju pokazuje, że prowizorka okazuje się być znacznie lepsza niż nic, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych. Próbujemy
zrobić, no niestety coś, co by było prowizorką, byle to ruszyło. Według danych budapeskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, jeden pociąg kolei miejskiej zastępuje 10 autobusów, 4 tramwaje i aż 273 samochody. Dodatkowo metro, ale też SKM czy szybki tramwaj są niezależne od ruchu ulicznego. Czyli są w stanie ominąć wszystkie korki, nie przykładając się do zatłoczenia na ulicach. Jednocześnie będąc pojazdami bezemisyjnymi, czyli takimi, które nie generują zanieczyszczeń powietrza. No myślę, że dobry pomysł. Dlaczego? No, rozwiążę te problemy wszystkie, nie? Komunikacyjne. Może tych tłoku nie będzie tak na ulicach, nie? Z tymi samochodami. Sprawa dostępności i jakości transportu publicznego przekłada się na zadowolenie z niego, a według badania przeprowadzonego przez McKinsey & Company, im jest ono wyższe, tym mniej osób korzysta z samochodów, a więcej jeździ komunikacją miejską, co przekłada się na wiele zalet. Mniej korków, mniej samochodów i więcej zieleni w mieście, czyli sprawniejsze, bardziej przystępne miasto dla każdego. A o bezpieczeństwo w trakcie wojny można zadbać na wiele innych sposobów, nie torpedując przy tym kluczowych dla cywili inwestycji. I co teraz? No, trzeba czekać do swojego czasu. Jeśli film się spodobał, to polecam książkę Andrzeja Zawistowskiego, Stacja Pladzierżyńskiego. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów na tym kanale, nie tylko o tematyce infrastruktury, ale też no, tematyce różnej, to zachęcam do kliknięcia subskrybuj oraz dzwoneczka. Wtedy dostaniecie powiadomienie, nie przegapicie kolejnego materiału. Dzięki za oglądanie, cześć!